Kochana rodzina Radia Maria i dzieł przy nim powstałych, drodzy przyjaciele, Radio Maria w tym roku ma już 25 lat. Zaistniało z pragnienia służenia jak najlepiej Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom. W sytuacji wyzwalania się nas, rodaków, z wielorakiego zniewolenia komunistycznego. Wielu pamięta, jak było trudno otrzymać częstotliwości dla Radia Maria i tylko dzięki Panu Bogu, Matce Najświętszej i wysiłkowi wielu ludzi, rodzinie Radia Maria, osiągnęliśmy możliwość nadawania na całą Polskę, jakkolwiek mimo poleceń, między innymi Najwyższej Izby Kontroli, do dziś nie otrzymaliśmy technicznej możliwości nadawania mocy w tak zwanych kilowatach, tak jak pozostali nadawcy niekatoliccy. W związku z Radiem Maria i dziełami przy nim powstałymi, od początku prowadzone są przez siły liberalno-lewicowe różne niszczące działania, a także nieustanna kampania zniesławiania. Tylko w większych gazetach, ponad lokalnych, regionalnych, gazetach i czasopismach od czerwca 1997 roku, bo wtedy zaczęliśmy archiwizowanie tych wypowiedzi, do lutego bieżącego roku jest ponad 38 tysięcy zniesławiających, oczerniających wypowiedzi. Proszę to sobie pomnożyć przez nakłady tych pism, dodać zniesławianie w radiach, telewizjach, internecie, kabaretach i tak dalej, by mieć obraz tego niszczącego dobre imię siania nienawiści przez stronę liberalno-lewicową w naszej ojczyźnie. I w tym miejscu stawiam pytanie. Czy wszyscy obywatele w ojczyźnie mają równe prawa? Czy mają równe szanse? Czy mają równą godność, także katolicy? Czy Polacy, a duchowni, nie są obywatelami Polski? Czy te media przez pomówienia, oszczerstwa budują pokój wśród nas, Polaków? I czy to jest objaw demokracji? A przecież tyle krzyczą w obronie demokracji. Ostatnio uderzyli w następny punkt. Finanse. Obliczone to jest bardzo sprytnie na odebranie dobrego imienia. Powtarzają w swych mediach o dawaniu ojcu Rydzykowi milionów. I to następne kłamstwo. Parę dni temu sąd orzekł o bezprawnych działaniach poprzedniej ekipy rządzącej w związku z badaniami geotermalnymi w Toruniu, których podjęła się Fundacja Lux Veritatis w 2007 roku. To wtedy, zaraz po objęciu rządów przez ekipę premiera Donalda Tuska, rozpoczęła się potężna fala dyskryminacji wobec fundacji, wobec Radia Maryja, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Między innymi wbrew prawu odebrano dotację na te badania geotermalne. Badania te podjęliśmy po prośbach i przy współpracy wybitnych znawców złóż geologicznych w Polsce na czele ze świętej pamięci panem profesorem Julianem Sokołowskim. Po bezpłatnym przygotowaniu przez niego odpowiednich dokumentów uzyskaliśmy zgodę na te badania. Zrobiliśmy to, aby pokazać rodakom, jak wielkie zasoby ma nasza ojczyzna, z myślą, aby Polacy zatrzymali szkodliwe rozprzedawanie ojczyzny łącznie z zasobami geologicznymi, aby sami zaczęli wykorzystywać także te zasoby dla dobra wspólnego, dla tworzenia również ekologicznej energii. Sąd przed paru dniami zatwierdził ugodę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Wypowiedź tę sądu, uzasadnienie, możemy znaleźć na portalu Radia Maryja. Normalnie fundacja powinna otrzymać odebrane przez PO
pieniądze z odsetkami, a byłoby to prawie 40 milionów złotych. Nie mówimy też o wynagrodzeniu za straty, które poniosła fundacja od 2007 roku do lutego roku bieżącego. A jakie straty poniosła Polska przez zaniechanie działań, by wprowadzać ekologiczną, bez CO2 energię? Ilu miliardowe kary dla Unii Europejskiej będziemy płacić za parę lat za niewywiązanie się właśnie z tego, za to CO2? O tym te media liberalno-lewicowe, ci politycy nie mówią. Ostatnio znów mówią, że ojciec Rydyk dostał znów 200 tysięcy od rządu. Otóż jak wiemy, Fundacja Lux Veritatis zbudowała kaplicę pamięci bohaterów Polaków, męczenników, których podczas II wojny światowej zabili w Polsce Niemcy za ratowanie Żydów. Nie upamiętniły tych męczenników żadne rządy dotychczas, żadne organizacje. Po prawie 67 latach od tamtych czasów podjęliśmy się zrobienia tej dokumentacji i upamiętnieniu tych męczenników. Nad tą dokumentacją pracuje już parę lat kilka osób. To wszystko dzięki Fundacji Lux Veritatis. Były na te i inne projekty pieniądze w poprzednim rządzie. Nie wszystkie te projekty były ujawniane dla ogółu Polaków. Natomiast jeśli nawet były, to nigdy nie przyznawali nam na takie projekty środków tamte rządy. Komu przyznawali? Na jakie miliardy popełniano nadużycia? Coraz bardziej wychodzi to na jaw. Dopiero w tym rządzie wszystkie projekty są jawne. Każdy może ubiegać się o nie, jeśli spełnia kryteria. Ostatnio dowiaduję się z mediów mętnego nurtu, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało Fundacji Lux Veritatis na projekt, by pamięć o nich trwała, który ma na celu odkłamywanie polskiej historii, popularyzację prawdy historycznej, 200 tysięcy złotych. Dodaję, że celem tych projektów Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Pragnę zaznaczyć, że nawet jeśli fundacja otrzyma te 200 tysięcy złotych, to jest to najwyżej 1/10 kosztów tej kaplicy pamięci o pomordowanych Polakach za pomoc współobywatelom Żydom. Prócz tych prawie 1200 nazwisk ofiar, które pragniemy wypisać w tej kaplicy i już to robimy, pragniemy uwiecznić ponad 40 tysięcy nazwisk ludzi, których odkryliśmy i udokumentowaliśmy, że pomagali Żydom. A co do szykan i niszczeniu nas przez liberalno-lewicowe organizacje i media, to jeszcze ujawnimy w niedalekiej przyszłości te szykany, a z ostatnich lat pamiętajmy, że musieliśmy zapłacić ponad 1 000 000 złotych za nadawanie telewizji Trwam na multipleksie bez możliwości nadawania. Czy to jest w porządku? Mimo wszystko niech nas także pomówienia, usiłowanie, by odebrać nam dobre imię, oszczerstwa, nie zniechęcą w budowaniu struktur prawdy i dobra, tak jak nas uczy nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawca. I wybaczamy naszym prześladowcom, chociaż pamiętamy, na co kogo stać. A co my i dla kogo w Radiu Maria i dzieł przy nim powstałych czynimy, to możecie Państwo obserwować. Możecie to zawsze zobaczyć. To wszystko jest z Waszej pomocy, z Waszej modlitwy, czynów i każdego grosza. Często wdowiego grosza. Możecie zobaczyć także 18 maja w Toruniu. Tego nie zabierzemy do grobu. To wszystko jest nie dla nas, ale na chwałę Bożą i dla dobra ojczyzny i ludzi. I może dlatego tak zły się denerwuje. Prosimy o modlitwę, o komunię świętą w naszych intencjach. O to, żeby żaden Polak się nie zniechęcił nigdy
i nigdy, żeby nie stwardniało serce od uderzania kamieniami przez ludzi, kamieniami złego słowa. I prosimy o dobrą współpracę.